Kiedy człowiek jest tak pijany po imprezie, że musi poprosić kogoś, by posprzątał. Tak się też dzieje, moi drodzy, w przypadku. W tym przypadku. Mamy pobojowisko poimprezowe, które musimy posprzątać, pogarniać. Jest tutaj niezły rozpierducha. No, nie mówiąc o tym, że no wygląda to. Tragicznie lekko mówiąc, no ale płacą nam, wymagają, to my nie możemy gadać głupot, tylko trzeba to ogarnąć tak jak być powinno. Ile to nam zajmie? Nie mam żadnego pojęcia, ale patrząc po tym, że żarcie tutaj jest tyle i ogólnie plakatów i tego wszystkiego, to aż się boję, szczerze powiedziawszy. Powoli zaczyna to jakkolwiek wyglądać, ale my musimy tutaj jeszcze i tak wynieść wszystkie śmieci. Dobrze, że ktoś w ogóle pomyślał o tych śmieciach, tak szczerze powiedziawszy. No i plakaty ekipy, która grała i przez te plakaty między innymi mamy teleroboty. Telefonu chyba sprzedać nie możemy, no szkoda. Dobra, ja tutaj jeszcze... Trochę pucowania nam nie czeka, tutaj jeszcze mamy jedno Pierre do wyniesienia, ale tu jeszcze jest kicha, bo no ktoś był tak mądry. O widać, że było pite nieźle, bo kurna opa oparła się najpierw ręka o te drzwi, dopiero później szukała kluczy. Takie imprezy to wiadomo jak to działa. Ale my teraz musimy to wszystko pocować. Znaczy, z jednej strony jak ktoś ma taką chawirę no to ja się wcale nie dziwię, że wynajmuję ludzi. Bo skoro stać, to po co męczyć swoje ciężkie, przepite ręce? Jakby to nie brzmiało. Skoro można dać zarobić komuś. Nie wiem, tu jakieś wino się wylało, czy to chyba tak. Te. Ta. No a wygląda to trochę niefajnie i widać, że ktoś ewidentnie chciał jeszcze wleźć z drugiej strony w ogóle. No ale przede wszystkim wypucować, później posprzątać ten syf z zewnątrz, a później będziemy myśleć co dalej. Na razie musimy pogarnieć te wszystkie bzdety, które tutaj mamy. Dobra i teoretycznie tutaj jesteśmy w miarę ogarnięci. Tutaj jest lekki rozpiziej, ale to, to się da zrobić. Myślę, że bez problemu. Dobra, etap z zewnątrz mamy. Przynajmniej jeśli chodzi o garaż za sobą. Teraz możemy przejść tutaj. I tutaj mamy... Zostało nam tylko do sprzedaży parę rzeczy. To nie jest jakimś wielkim wyzwaniem. 5, 5 Dobra. Czyli tu z zewnątrz jest wszystko ok, tak jak być powinno. No tamto rozpierducha nie zostaje pod naszymi rękoma. A mamy jakiś telefon. No, tak, dzwonić w robocie. No ale dobra, no skoro nic nie mamy z tym robić, no to. Niechaj tak będzie. Ja nie mam zamiaru tutaj jakkolwiek z tym. Robić problemu. Ale kto tutaj te chipsy wszystkie porozsypywał? Przecież to tyle dobroci się marnuje. Dobra, najpierw to może zacznijmy od śmieci, których no kuźwa mało nie jest. Zresztą widać w momencie kiedy już jeden worek idzie out, a ja dopiero zacząłem robotę. Tutaj jeszcze jakieś pudła są. W ogóle możemy zamknąć. No tam jak pójdziemy na górę też może być niewesoło. No tutaj ewidentnie trzeba prowadzić niezły porządek. I yy, jeszcze trochę śmieci nam zostało. O. No tu jakoś piłeczkę widzę. Aha, dobra. Czyli te wszystkie małe piłeczki musimy poszukać, poogarniać. Ale nie, dobra, już mamy wszystko. Dobra, to my w tym momencie bierzemy nasz wór, i go wynosimy. I jademy dalej z tematem. Bo tu się kurna, lekko nie będzie jak to klasyk kiedyś mawiał. Dobra, grunt, że prok już jest umyty. Nie wiem, co jest w tych podłach, aż się boję. No ale tutaj nie, nie za balanga była naprawdę, bo musieli skakać po tej kanapie. I to jest tak ewidentnie. Tak ewidentnie. Jestem na co sąsiedzi, ale w sumie to nie mój problem, ja tylko sprzątam, dosłownie ich przynosi. Aczkolwiek te holi w domu, to nie wiem czy to jest najlepszy pomysł, tak szczerze powiedziawszy, patrząc na to... Jak ktoś wam kiedyś mówi, że macie brudno w pokoju, bądź w domu, no to możecie spojrzeć co ta gra pokazuje nieraz, Czyli się to jest gra, no jakby... Nie wolno tego brać dosłownie. Aczkolwiek no... Można sobie tak pomyśleć, że u mnie to jest spikuć w z tym, co tutaj widzę. O. Jedno z pomieszczeń gdzie jest czysto. No jakoś się wątpię, żeby to jakoś tak niewinnie było. Dobra, jeszcze gdzieś się plamy po tego ciły, ale to jest akurat najmniejszy problem. Tylko mi nie pierdzie, że ja będę musiał teraz ogarniać te meble, bo ogólnie robiłem przed nagraniem kurs montażu mebli. Coś, czego w jedynce nie było, i co jest dosyć ciekawe w sumie. Jak mam być szczery, więc mnie to bardzo miło zaskoczyło, tak szczerze powiedziawszy. A na razie to musimy zrobić porządek, kuźwa, jeszcze na tych schodach. Nie wiem, czy to się liczy. Nie, to się nie liczy do tego, czyli to musi być tu. Nie, plamy są umyte znaczy ogarnięte. Dobra, to trzeba te plakaty jeszcze porozstygacać. Ale to ja chcę już pojechać na tej szmacie do samej góry. To jest chyba ten na prawo. A to jest ten pokój, co mnie ruszać. Tutaj mamy. Nie wiem, co oni tam robili. Nie wnikam, co oni tam robili. Wiem na pewno, że... To mogło być niezłe rzeczy. Nie, żebym miał coś do ludzi, którzy słuchają ciężkiej muzyki czy coś. Nie, 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 ale... Się można lekko domyśleć, patrząc na nawet po śladach. Dobra. Stawmy to tak, jak być powinno. Mniej więcej chociaż i zobaczmy co mamy w tym pudle. Wazon. Drugi wazon. Łabądź. Ziaba. kielichy Więcej kielichów. Bo oni chyba nieźle porozbijali takie liche, dobra. I teraz pytanie brzmi, co ja mam? Aha, kup. No dobra, to tutaj widzę, że zaczynamy zabawę pod tytułem Powango. Yy, tylko teraz tak, czy to ma wpływ na temat jakichś kolorów, czy nie bardzo? O, to jest pytanie. Mi się coś nie wydaje, żeby miało to jakkolwiek jakiś wpływ. Dobra. Mm, no to my sobie zrobimy w takim razie. Dobra, mądry jestem. Bardzo. Bo widzę, że zrobiłem lekko maniane. To sobie położymy tu. To wstawimy do, tam do środka. Eee, teraz tak. Półkę mamy. Weźmiemy jasną, to półkę musimy postawić tu jakkolwiek. Hmm. Nie wiem co z tymi kielichami zrobić, ale to się zaraz dowiem. A, szafka pod telewizor to jest to okej okay. Dobra, to w takim razie, no tak to jest półka. To półka, znaczy tak, telewizor będzie stał, więc półka może być wyżej. Na tej półce możemy sobie przydupić. Nie wiem, czy w tym domu jest to dobra opcja z racji tych imprez wszystkich. Czy to przy najbliższej imprezie nie pójdzie i tak na dół, ale no, w sumie whatever. Tylko ta kamera jest bardzo specyficzna, patrzę. Żeby to ułożyć tak, jakbym chciał. Co z tego, że mam te kropki jak tutaj jest Dobra, powiedzmy, że jest OK To no jeden kielich się mieści, więc o choingę tu chodzi. No dobra. No to my w takim razie resztę kielichów to postawimy sobie tutaj po prostu na stole. Nie będziemy się z tym zbytnio cackać. Bo to nie o to w tym chodzi. A to Żabę wsadzimy tu. Nie, czy to chomik. Nie, jakaś Żaba. Było zielone. Halo. Gro. O, dziękuję. Dobra. Eee, to teraz tak. Szafka pod telewizor. Eee, sam telewizor. Aha. To nieźle. Halo. Eee. Stolik kawowy, tak mnie zastanawia na cholerę ten dywan tutaj. Jak ja mam ten chyba? Nie dobra, mam go sprzedać. okej. Okay. to zwracam honor, skoro mam go sprzedać. To znaczy, że yy, tutaj musi być nawiuteńki. No i nowy tenki jest, proszę bardzo. Dobra, mamy pufę, która teoretycznie powinna być w tym samym kolorze, w praktyce wydołożymy ją tu. Eee, dekoracja ścienna. to będzie sobie tutaj wisiało. Następnie mamy, moi drodzy, Kwiatka, które idzie do doniczki. Czyli tutaj wróg. Mamy timer. mamy reguł. I regał będzie stał tutaj. Może być, może być. I jeszcze jednej rzeczy nie sprzedałem. Chyba widzę. Dobra, czyli to pomieszczenie w skrócie mamy chyba ogarnięte. Jeszcze się upewnię. Ale wydaje mi się, że owszem. Nie wygląda to źle. Mogłoby być lepiej. Tutaj mamy ryba. No to teraz czas na. Aha, jeszcze jakieś plamy. Dobra, plamy to ja raczej widzę. Ej, punktu mycia. Czy przemycie na pewno się przyda. Yy, dobra. Yy, zadania plamy okej. Okay. w wczoraj ręce, ence, w wczoraj ręce idziemy to. Zamykaj. No dobra, to, to, że tutaj będzie jakiś lekki syfilis, to jestem w stanie zrozumieć. Tu imprezy ewidentnie nie było. Więc to jest też duży plus. Yy, a i tutaj jakoś śmieci, śmieciami mieliśmy się zająć. Okej. Okay. To jeszcze ja sobie pozwolę tutaj trochę pomóc. Ten rozpierdziel jakkolwiek ogarnąć. Ale widać, że nie, nie muszę. I sobie wychodzimy stąd. I Przechodzimy do Łazienki, gdzie impreza była? Daj życie. Dobrze tu nie ma czegoś takiego, że muszę kibel mieć. Raczej powinniście się, się domyśleć, o co chodzi. Bo to... Bo to miejsce na imprezach to raczej jest bardzo specyficzne miejsce. Tak mi się przynajmniej wydaje... Ja imprezowy nigdy nie byłem, a to właśnie jest jeden z tych powodów, dlaczego nie byłem imprezowy. Nie jestem imprezowy. Ale dobra. To w sumie to byłby wsioryba. To jest spokój, nic nie ruszać, tak? No dobra. To jeszcze jakieś pomieszczenie będzie. Okej, okay. nie wnikam. A jeszcze druga łazienka. No tak. To się ewidentnie brał prysznic. Nieważne, czy pojedynczy, czy podwójnie. Chociaż patrząc po kolorze to chyba pojedyncza. Dobra, i jeszcze trzeba... Mietki są wytygacić, i mamy moi drodzy temat zakończony. Myślę, że tak ogólnie na zmianę będziemy robić, że raz będziemy budować coś, a raz będziemy po prostu chaty sprzątać. Bo tutaj też przy okazji troszeczkę było przemeblowanie. Nic wielkiego, ale myślę, że całkiem nieźle. Tak więc, my bierzemy nasze pieniążki. Przy okazji muszę zobaczyć jakie są modyfikacje już teraz, bo wiedziałem że są opcje modowania, ale nie patrzyłem jeszcze na to. Tak więc moi mili dzisiaj to byłoby na tyle. A w kolejnym odcinku bierzemy się za kolejny remont już taki z krwi i kości jak być powinno. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i na razie.